Tomasz Kuchar i Maciej Szczepaniak usiłowali zaliczyć kolejną rundę Mistrzostw Świata. Tym razem Toyotą Corollą WRC wybrali się do Grecji na rajd Akropolu. Zwrot usiłowali nie został użyty przypadkowo, bowiem Polacy, członkowie zespołu fabrycznego Hyundai'a, znowu nie ukończyli rajdu. Tym razem we znaki dała się słynna kamienista nawierzchnia greckich odcinków specjalnych. Już na drugiej próbie rajdu musieli zrezygnować z dalszej jazdy. Powodem było pęknięcie wahacza prawego przedniego koła. Polacy próbowali naprawić uszkodzenie i dojechać do serwisu, ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów wypadła półoś napędowa i zwrotnica wraz z kołem odpadła zupełnie. Szkoda, bo to kolejny rajd najwyższej rangi, którego Kuchar i Szczepaniak nie kończą z nie swojej winy. Jakiś straszny pech w tym sezonie prześladuje. Mogę powiedzieć, że bardzo dobrze wypadł dla nas tylko rajd w Szwecji, Swedish Rally. A tak to ja nie wiem, no po każdym, to już chyba czwarty występ z rzędu, po którym no niestety jestem taki nieszczęśliwy. Rajd Kormoran to ulubiona runda Mistrzostw Polski większości zawodników. Relacja z niej już za tydzień, a teraz przypomnijmy sobie, kto zwyciężał na podolsztyńskich szutrach w ostatnich dwóch latach. W roku 2000 bezkonkurencyjni okazali się Janusz Kulik i Jarosław Baran. Jechali wspaniale, znakomicie ustawionym przez Petera Solberga Fordem Focusem. Nie dali szans królowi szutrów, jak nazywa się w Polsce Krzysztofa Hołowczyca. Hołek, jadący z Jean-Marciem Fortem, nie potrafił się przeciwstawić zwycięzcom. Przegrał nawet swój koronny OS, wymój Mańki. Obiecał jednak powrót w glorii zwycięzcy rok później. Trzecie miejsce przypadło w udziale Leszkowi Kuzajowi i Andrzejowi Górskiemu. Kuzi, uwielbiający luźne nawierzchnie, tym razem z powodu ostrego ataku alergii jechał bez zwykłej agresji i to znalazło odbicie na tablicy wyników. Czwarte miejsce zajęli Robert Herba i Jacek Ratek, którzy nie do końca umieli poskromić niezwykle narowistego Seata Cordobę WRC. Grupę N po wykluczeniach rywali wygrał Tomasz Czopik i Dariusz Burkat. Zwycięzcy Kormorana 2000. Na trasie Leszek Kuzaj. W roku 2001 bardzo chciał wygrać w końcu Kuzaj. Jednak ponad 400 km testowych przejechanych przed rajdem przyniosło odwrotny skutek. Kuziemu, jadącemu z Górskim, zabrakło świeżości i znów zdołał zająć jedynie trzecie miejsce. Renesans przeżywał za to Hołowczyc, zmienił samochód na Peugeota 206 WRC oraz pilota. Z Łukaszem Kurzeją spełnił obietnicę daną olsztyńskim kibicom rok wcześniej. Był zdecydowanie najlepszy na szutrach, drugiego dnia pozwalając sobie na fajerwerki dla kibiców. Kulik i Baran po potężnym wypadku podczas poprzedzającego Kormorana rajdu Polski nie byli w stanie nawiązać walki z Hołkiem, ale wyprzedzili po dość ostrej, szczególnie drugiego dnia walce, Kuzaja. Drugie miejsce. Seatem jechali tym razem młodzi Łukasz Sztuka i Zbigniew Cieślar. Po niezłym pierwszym dniu posłuszeństwa odmówił silnik i załoga nie zdołała osiągnąć mety. Tomasz Kuchar i Maciej Szczepaniak debiutowali autem WRC na polskich szutrach. Toczyli wyrównany bój ze Sztuką, ale dopadły ich awarie. Potem zaś odpadł kierowca Seata i powrócili na czwarte miejsce. Bujaj, bujaj! Grupę N wygrał Marcin Turski, jadący z Dariuszem Burkatem. Kto wygrał w tym roku, zobaczycie już w następnym programie.